Zaczynamy nowy dział: problemy polityczne współczesnego świata. I temacik pierwszy: problemy państw utworzonych w XXI wieku. No i podoba mi się ten temat, bo wreszcie mamy pewne ograniczenie. Często w podręcznikach, kiedy jest mowa o krajach utworzonych niedawno, młodych państwach, gdzieś tam podręczniki sięgają do roku nawet 89. No nie oszukujmy się, dla Was, moi drodzy uczniowie, to już jest historia, a nie najnowsze czasy, więc tu cieszę się, że mamy ten wiek XXI w temacie i będziemy mówić tylko o krajach utworzonych właśnie w tym okresie. Zatem popatrzcie na cele lekcji, one już nam zdradzają. Mamy trzy kraje utworzone po roku 2000 i dzisiaj przedstawię Wam charakterystykę geograficzną każdego z nich. Kluczowa rzecz, która będzie się pojawiać na pewno, to każdy uczeń powinien potrafić wskazać jeden z tych trzech krajów w wieku XXI. Zaczynamy od Timoru Wschodniego. Państwo leżące na archipelagu malajskim, spójrzmy na mapę, za chwilę jeszcze pokażę przybliżenie. Nie jest to takie łatwe ten kraj wskazać, a jego położenie jest bardzo ciekawe. Sąsiadem jest Indonezja. Króciutki rys historyczny Wam napisałam, absolutnie daty na geografię nie są ważne, ale popatrzmy na tą historię tego kraju. Był kolonią portugalską, później przejęty przez Indonezję i w latach 99-2002 pod administracją ONZ uzyskuje niepodległość w 2002 roku. Podkreślam tą datę, nie jest, jak mówiłam, ważna, ale w przypadku tych trzech krajów może dobrze, żebyście potrafili uporządkować, który jest najmłodszy. Obok Filipin jest drugim krajem, gdzie wyznaniem jest katolicyzm i kiedy pojawiają się na maturze te religie, dobrze te kraje, które są właśnie takimi ciekawymi przykładami, czyli w rejonie świata, gdzie jest inna religia, a tu nagle katolicyzm na Timorze Wschodnim, dobrze jest to zapamiętywać. I teraz popatrzcie na bardziej szczegółową mapę, pojawia nam się też flaga Timoru Wschodniego. I widzimy ciekawy przykład w tym kraju, chociaż jest taka jego malutka powierzchnia. Mamy eksklawę. Na ogół mówimy o takich wielkich eksklawach jak Alaska w Stanach Zjednoczonych, a tu proszę, nasz malutki Timor Wschodni też ma na drugiej części wyspy taką eksklawę. Dodatkowo kolorem żółtym mamy dwie wyspy, które także do tego kraju należą. Milion ludności, więc jak widzimy, kraj nieduży, gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy. W przypadku liczb, które wstawiam, oczywiście nie do zapamiętania, ale tak mniej więcej, żeby nam coś mówiło o poziomie rozwoju tego kraju, więc PKB per capita, kraj zajmuje 164 miejsce, co świadczy o jego niskim stopniu rozwoju, stolica kraju Dili. I w każdym kraju staram się Wam pokazać w rankingu HDI, które zajmuje miejsce. Tutaj mamy miejsce 140, chociaż z takim, popatrzcie, optymistycznym od momentu powstania tego kraju sporym wzrostem, a w ostatnich latach powiedziałabym taka stagnacja, jeśli chodzi o wynik procentowy, wynik ten punktowy w HDI, tak, od 0 do 1, może nawet leciutki regres. No, ten wynik powoduje, że to są takie kraje średnio rozwinięte. Tak jest też zlokalizowana jego pozycja. Z czego macie zapamiętać, że słynie ten kraj? Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego to jest główny dochód tego kraju. Drugim źródłem eksportu jest kawa. I jak widzicie, nawet w Polsce dostępna taka kawa z Timoru Wschodniego. Widzimy też zdjęcie z zebranych upraw. Ciekawostkę, że głównym nabywcą kawy z Timoru Wschodniego jest Starbucks. Sektor rolnictwa zatrudnia tu 80% osób, czyli popatrzcie znowu, jak to tłumaczy nam stopień rozwoju tego kraju, że nie jest on zbyt wysoki, a jednocześnie właśnie na tych plantacjach kawy potrzebnych jest dużo osób do pracy.
No, rzecz, która jest przyszłością tego kraju, jak wielu innych takich miejsc rozwijających się na świecie, to jest turystyka. Jeśli mamy wspaniały krajobraz nieodkryty, to jeśli kraj poprawi swoją infrastrukturę turystyczną, to na pewno patrząc na te plaże, jest w tym pewien potencjał do rozwoju. Drugi kraj to Czarnogóra. Czarnogóra w wyniku referendum 2006 rok ogłasza niepodległość i odłącza się od Serbii. Ta część cała Europy powstała w wyniku rozpadu Jugosławii i w 2006 właśnie niepodległość odzyskuje Czarnogóra. W przypadku tego kraju europejskiego, to co jest dla nas ważne, to Czarnogóra jest członkiem ważnych organizacji i teraz od 2006 roku jest w ONZ, od 2017 jest już członkiem NATO, a od 2010 jest kandydatem do Unii Europejskiej. Także myślę, że kwestia już niedługiego czasu, jak Czarnogóra faktycznie do Unii Europejskiej dołączy. Liczba ludności bardzo niewielka, 623 tysiące, PKB na osobę 76 miejsce, stolica Podgorica i religia prawosławni 72%. HDI, miejsce 49, dosyć ładnie, popatrzcie, w tym zakresie bardzo wysokiego stopnia rozwoju i w przypadku Czarnogóry widać piękny wzrost wartości HDI, jak najbardziej pnie się do góry w tym wyniku. Sektor usług stanowi 72% PKB. Znowu to powiązanie Wam pokazuje, więcej zatrudnionych w usługach, wyższy stopień rozwoju, więcej pieniędzy, większy ranking HDI, wszystko tu idzie w parach. Rolnictwo 10%, przemysł 17%. W przypadku rolnictwa oliwki, figi, winorość, cytrusy oraz hodowla zwierząt i na zdjęciu właśnie uprawa fig. Na pewno w przypadku Czarnogóry i tego dużego odsetka zatrudnionych w usługach trzeba powiedzieć o turystyce tego kraju, który wydaje się jednym z najciekawszych rynków turystycznych pod względem jego rozwoju w Europie. Bo kraj, który był nieznany, który był kojarzony z Jugosławią i być może z takim pewnym zacofaniem, no zaczyna swoimi widokami, walorami przyciągać i stanie się na pewno motorem napędowym dla turystyki. Popatrzcie na ten cytat, obecnie uważany za drugi najszybciej rozwijający się rynek turystyczny na świecie. Wzrasta zarówno liczba podróżujących do Czarnogóry, jak i dochody czerpane właśnie z turystyki. I trzeci kraj powstały w wieku XXI, kraj, który oficjalnie możemy nazwać ciągle, że jest to najmłodszy kraj świata. Jego data utworzenia to 2011 rok, Sudan Południowy, który odłączył się od Sudanu. To odłączenie było na pomocy porozumienia i referendum przeprowadzone w tym kraju i bardzo ciekawe zdjęcie z tego referendum. Dużo będę o tym Wam mówiła, że jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata, w związku z tym także bardzo wysoki stopień analfabetyzmu w tym kraju. I popatrzcie, jak wyglądała karta do głosowania dla tych ludzi, którzy nie potrafią czytać. Symbolami było, można zaznaczyć w kółeczku, czy chcemy z Sudanem się pogodzić, czy chcemy się odseparować i być krajem niepodległym, oddzielnym. No i jak widzimy, druga opcja zwyciężyła. Liczba ludności 13 milionów, więc potężnie rozwijający się liczbowo kraj, zresztą z dużym przyrostem naturalnym, ale już pod względem PKB per capita miejsce 149, stolica Dżuba. Religia dominująca. Może tutaj dodam, że właśnie w tej procentach religii jest jeden z głównych przyczyn, dlaczego ten Sudan Południowy wyodrębnił się od Sudanu, bo tutaj religią dominującą są chrześcijanie, 60%.
w tym, tak, katolicy, protestanci, jeśli chodzi o samych chrześcijan, i mamy jeszcze dopisek animiści, to będą wyznawcy regionalnych tutaj religii. No i bardzo ciekawa sytuacja, bo proszę bardzo, wedle HDI to jest 191 miejsce na świecie z bardzo niskim wynikiem 0,38. Zwróćcie uwagę na tą strzałkę, że jest właściwie na samym końcu listy możliwych wyników w HDI. I na dodatek bardzo rzadka sytuacja, jeśli chodzi o ranking HDI i wynik. W przypadku Sudanu Południowego ten wynik jest malejący i faktycznie narastające problemy w tym kraju powodują pogorszenie się warunków życia i, tak jak mówiłam, jest to bardzo rzadki przykład w świecie. Więc jedno z najbiedniejszych krajów świata, kilka rzeczy, które to potwierdza. Umieralność dzieci do lat 5 wynosi 112 na 1000 dzieci. Umieralność rodzących matek wynosi 2000 na 100 tysięcy żywych urodzeń i są to dane przerażające. No jak wiadomo, jeśli poziom medycyny jest tak niski, no to właśnie te statystyki w przypadku urodzeń i życia dzieci, które w przypadku chorób, które w tym kraju mnożą się chociażby z powodu złej higieny i spożywania brudnej wody, dzieci właśnie zbyt wcześnie umierają. ONZ ogłosiło, że jest to najwyższy, piąty stopień zagrożenia głodem w tym kraju. I wszystko to, co Wam opowiadam, jest taką dla mnie, nie wiem, zderzeniem z tym, jak gospodarka tego kraju wygląda, bo kraj jest zasobny w ropę naftową i wszystko to także napędzało od lat ten konflikt, który razem z religią był tu główną przyczyną. I dzisiaj jest to bardzo zastanawiające, dlaczego kraj posiadający ropę naftową tak się słabo rozwija. I pewne wyjaśnienie jest, popatrzcie na tej mapie, na której macie zaznaczony ropociąg i w jaki sposób jest eksportowana stąd ropa naftowa, która trafia głównie na rynek chiński. I chociaż jest to główna część dochodu tego kraju, to problemem jest to, że kraj jest pozbawiony portu i ma problemy ze sposobem eksportu ropy naftowej i, jak widzimy, musi korzystać z ropociągu wybudowanego przez Sudan. I jest to ciągle powodem konfliktu i być może mniejszego przepływu ropy naftowej niż kraj mógłby sobie na to pozwolić. Pewnym rozwiązaniem, o którym doczytałam wczoraj, jest porozumienie z rządem Kenii w sprawie wybudowania rurociągu, który właśnie będzie pozwalał im omijać Sudan i być może polepszy sytuację tego kraju. Zatem z tej lekcji mamy informacje o trzech krajach. Proszę, pamiętajcie, pracować z mapą, potrafić te kraje wskazać, wymienić ich stolice i krótko scharakteryzować poziom ich rozwoju. Dziękuję.